Cześć, jestem Maja, to Książkujemy TV i dzisiaj zapraszam Was na mini book haul. Ten book haul jest totalnie spóźniony, ponieważ są to książki, które ja kupiłam w czasie wakacji. Ja ogółem nie kupuję dużo książek, gdyż książki są po prostu drogie i zazwyczaj szkoda mi wydać pieniędzy na książkę i tym bardziej, jeśli nie jest ona sprawdzona i wiem, że na przykład jest taka możliwość, że ją kupię, przeczytam, a ona mi się totalnie nie spodoba i będzie po prostu leżeć na mojej półce. Więc ja kupuję te książki, do których jestem przekonana, że będą super świetne ekstra. I te, które przeczytałam i które po prostu kocham. Ewentualnie te, na które trafia się wyprzedaż i po prostu muszę je mieć, bo są w mojej liście książek, które chcę przeczytać. I to są... To jest bardzo mało książek, jakie ja kupiłam w czasie wakacji, ale jak na mnie to i tak jest dużo. Więc zacznijmy od książek, które kupiłam w czerwcu. Już nie pamiętam, czy one były akurat w wakacje, czy może to było przed wakacjami, kiedy ja byłam w Polsce na weselu i po prostu byliśmy gdzieś na zakupach i ja kupiłam te książki, czy to było już w czasie wakacji, więc... Tak. I nie pokażę Wam wszystkich książek, pokażę Wam tylko dwie książki, które mam tutaj i których nie zawoziłam tam, bo wszystkie moje książki, które kupiłam, są w Norwegii. I zacznijmy od książki, którą kupiłam i której recenzję już macie na tym kanale, bo jest to książka Papierowe miasta Johna Greena. I odsyłam Was od razu do tej recenzji i tą książkę ja po prostu musiałam mieć. Obejrzałam film, który mi się tak strasznie podobał, że ja po prostu musiałam przeczytać tą książkę, że ja byłam pewna, że książka spodoba mi się tak samo bardzo albo jeszcze bardziej niż film, więc to było oczywiste, że ja ją po prostu kupiłam. I książki zakupu dokonałam w matrasie w księgarni. I twierdziłam, że w matrasie wyjdzie mi taniej, a okazało się, że książka kupiona w matrasie była najdroższą książką, jaką ja kupiłam w te wakacje. Fajnie, nie? Nawet w Empiku wyniosły mnie książki taniej niż w matrasie. I gdzie to jest logika? I kolejną książką, jaką kupiłam również w tym samym czasie, w tej samej galerii, tylko że już w Empiku, jest Szklany Tron, którego również recenzję macie na kanale, więc od razu Was do niej odsyłam, który przeczytałam i który mi się naprawdę bardzo podobał, autorstwa Sary J. Maas. I książkę kupiłam w Empiku i wyniosła mnie ona dużo taniej niż Papierowe miasta w matrasie, gdyż za Papierowe miasta w matrasie dałam 35 zł, nie, prawie 40 zł. Natomiast za Szklany Tron zapłaciłam... On kosztował normalnie 33 zł, ale kupowałam go w zestawie z książką Norweski w miesiąc, więc druga książka była o ileś tam procent taniej, więc zapłaciłam 11 zł mniej za tą książkę, więc wyniosła mnie 22 zł. Więc to był bardzo dobry zakup i jestem z niego bardzo szczęśliwa. I następną książką ja sobie tak zerkam tutaj, bo ja dokładnie nie pamiętam już, co ja kupiłam i w jakiej kolejności. Ja tu mam zapisane wszystko, w jakiej kolejności kupiłam i w ogóle. Więc następną książką było Szeptem Becky Fitzpatrick, którą, jak wiecie, kocham, 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 kocham. Jeśli jeszcze nie wiecie, jeśli ja Wam tego nie mówiłam, to jest moja ulubiona książka. Również na równi z Darami Anioła, mogłam Wam tego nie mówić, bo nie nagrałam jeszcze jej recenzji, ja chyba jestem na to po prostu psychicznie nie jestem na to gotowa, bo to by była taka genialna książka, że i właśnie to skrzydło, jakie mam na naszyjniku, które akurat schował mi się pod bluzkę, jest nawiązaniem do tej książki, bo od kiedy przeczytałam tą książkę, wszystko ze skrzydłami, z piórkami w ogóle muszę mieć. I książkę w ogóle ta historia z tą książką związana jest dosyć śmieszna, bo ja będąc sobie w galerii w Empiku kupiłam, szukałam jej, po prostu jej szukałam, bo ja wiedziałam, że muszę ją kupić. I szukałam jej, szukałam, szukałam, szukałam. Byłam już skłonna kupić
Koronę w mroku, czyli drugą część Szklanego Tronu, bo mówię, kurde, no nie ma, ja dostałam budżet na te książki, 100 zł od mamy dostałam na książki, no kurde, muszę coś kupić, a tej książki nie ma, więc no dobra, kupię już tą. Ale po prostu nie mogłam i siedziałam w tym empiku chyba z 3 godziny i szukałam tej książki, wiem, łatwiej by było zapytać kogoś, no nie, mądra Maja. Ale po prostu nie wiem co się ze mną dzieje, nie wiem co jest ze mną nie tak. W każdym bądź razie szukałam tej książki, szukałam, byłam skłonna się poddać, byłam skłonna kupić, szukając Alaski, coś tam jeszcze, bo było dużo książek, które po prostu chciałam kupić. Ale to była pierwsza książka, którą chciałam kupić, bo przeczytałam e-booka i po prostu kocham tą książkę. I znalazłam! I kupiłam ją razem z... Zaraz do tego dojdziemy, zaraz. I kupiłam ją i nagle wracam sobie do domu, wysyłam Ani zdjęcie, że nareszcie kupiłam szeptem, jej, ciesz się razem ze mną, a tu nagle Ania wysyła mi snapa, że mnie zabije. I się okazało, że ona kupiła mi tą książkę. Cia. I w końcu wyszło tak, że wymieniłyśmy się tymi książkami i każda z nas ma szeptem, więc jej! Tak. I następną książką, jaką kupiłam razem z szeptem i... do której nie byłam przekonana, ale w końcu ją kupiłam, jest Czerwona Królowa. Autorstwa Victoria Avayard, o której było naprawdę głośno. I dużo osób mówiło, że to jest totalny niewypał. Dużo osób polecało tą książkę, zresztą chyba tak jest z każdą książką, która jest, na którą jest taki... taki... no... nie umiem się wysłuchać. Więc... kiedy ja ją zobaczyłam, nie byłam do niej przekonana, ale to była jedna z tańszych książek w Empiku, jakie ja widziałam. Bo na przykład jakbym kupiła już tą Koronę w mroku, to by mi nie starczyło na nowy szkicownik. A nowy szkicownik ja kupiłam i miało mi jeszcze starczyć na drugą książkę. I jeszcze mi zostało pieniędzy, tylko na nic mi nie starczyło. Więc wybrałam właśnie tą. I książkę również już przeczytałam, bardzo mi się podobała i recenzji na razie nie macie, ale mam nadzieję, że wkrótce się pojawi. Ja już nie mogę się doczekać przeczytania następnej części, która jest w bibliotece, ale ja mam 8 książek na półce z biblioteki, a nawet chyba z 12 z lekturami. Więc no nie chcę wypożyczać Szklanego Tronu, skoro wiem, że trafi on na koniec mojej listy po kolei, którą mam czytać. I tylko będzie sobie leżał u mnie na półce, a już tak tyle książek leży na mnie u mnie na półce, więc ludzie pewnie mnie przeklinają i sobie myślą, kurde, ja chcę to wypożyczyć, kto to ma, tak jak ja przeklinam innych, kiedy ja chcę coś wypożyczyć, a tego nie ma. I kolejną książką, którą mam przy sobie i którą ja musiałam mieć, mimo że wiedziałam, że ona jest w bibliotece, mimo że jest to książka, której ja nie czytałam, autorki Króla Kruków, którego kiedyś miałam okazję kupić i wspomnę wam tutaj o tym, bo ja nie mogę sobie tego wybaczyć. Miałam 11 lat, może 10. Byłam sobie w sklepie, normalnie. To było chyba w Płocku. Kurczę, zdradzam wam moje dane adresowe. Nieważne. I były książki za 10 zł. I był tam Król Kruków, Maggie Stiefwater. I ja się zastanawiałam, czy go kupić, bo ja wtedy nie lubiłam czytać, a miałam 11 lat, więc 10 zł to był dla mnie ogrom kasy. I ja wtedy nie lubiłam czytać, więc mówię, skoro i tak nie lubię czytać, to po co ja mam to kupić? Nie wiedziałam, że kiedyś w przyszłości będę lubić czytać i że Król Kruków będzie tak pożądaną książką na rynku, gdzie nigdzie nie można jej znaleźć. I to była moja historia z dzieciństwa, którą będę sobie wypominać do końca życia, bo nie kupiłam tej książki. Uff. I to jest właśnie tej autorki, mianowicie Drżenie, czyli pierwsza część trylogii. Chociaż z tego co wiem, to będzie cała seria, bo zostały wydane 3 książki, a teraz jeszcze jest kolejna, Grzesznik, o której też jest głośno, wydawnictwa Jadża, nie wiem jak to się mówi, ale to jest grupa wydawnicza. I na Facebooku, jeśli obserwujecie tą grupę, to wiecie, że cały czas jest głośno o Grzeszniku.
I dlaczego kupiłam tą książkę? Bo jest wilk! Ja mam totalny sentyment do wilków. Jak byłam mała, bałam się wilków, bo zawsze mi się śniły i wtedy chorowałam. A teraz po prostu mam totalną obsesję na punkcie wilków i wszystko, co jest z wilkami, ja muszę przeczytać, obejrzeć i w ogóle. Dlatego tak kocham Teen Wolf, którego tag macie też na kanale, więc Was do niego zapraszam. I książki jeszcze nie przeczytałam i wiem, że ona jest w bibliotece i prawdopodobnie straciłam hajs, ale była ona na wyprzedaży. Inne książki też były na wyprzedaży, na przykład właśnie ta nieszczęsna Korona w mroku, której nie ma w bibliotece. I w sumie pewnie bym żałowała, że kupiłam to, co jest w bibliotece, zamiast Korony w mroku, której nie ma, a już chciałabym kontynuować tę serię. Ale nie żałuję, bo to jest z wilkiem. Ja kocham wilki. I to musi być dobre. Wiem, że to musi być dobre. I kolejną, i już ostatnią książką, jaką kupiłam w te wakacje, na wyjeździe do Warszawy z Anią, jest Zabójczyni Sary J. Maas. Jeśli spotkaliście się chociaż raz z całą tą serią, z trylogią, serią, bo jest więcej książek, tylko nie wydanych jeszcze w Polsce, ale dobra. Chociaż z tego co wiem, to Królowa Cieni ostatnio też się pojawiła i nie pamiętam już, która to jest część. W każdym bądź razie jest to zbiór nowelek, cztery nowelki opowiadające o tym, co się stało przed akcją ze Szklanego Tronu. I te nowelki są oddzielnie. Są takie małe, po 100 stron. Za chyba 20 zł, co jest totalnym zdzierstwem, bo jeśli kupić wszystkie cztery, to zapłaci się 80 zł. To samo też kosztowało 40, jak normalna książka, jak Szklany Tron, czy Korona w mroku, czy nawet Korona w mroku, Królowa Cieni. Nie rozumiem tego, bo Królowa Cieni jest na... Dziedzictwo Ognia jest Królowa Cieni? No, no to są cztery. Najnowsze książki z tej serii są po 40 zł, a to jest przed tym, co się działo i to są nowelki, więc wydaje mi się, że to powinno być choć trochę tańsze. Ale ja to kupiłam ze względu na to, że była promocja 30 zł, 30% taniej. I nie chcę tego odklejać, bo ja to kupiłam. Było kilka takich książek i chciałam to odkleić, a tu jest skaza. I sama nie wiem, czy to odklejać, czy wolę, żeby została taka naklejka. I to by było na tyle. W te wakacje kupiłam 6 książek. Więc jak dla mnie to mega dobrze i jej. I w sumie tylko dwóch z nich nie przeczytałam. To się wkrótce zmieni, jak uporam się ze zdobyczami z biblioteki. I to by było na tyle. To pierwszy book haul, mój book haul pierwszy. To znaczy kiedyś w Norwegii próbowałam wam nagrać jakiś book haul, ale to totalnie nie wyszło i miałam za mało książek, o których mogłabym gadać. I to by było na tyle, do zobaczenia w następnym filmiku, mam nadzieję już niedługo, bo staram się dla Was częściej nagrywać. Cześć!